Hej kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Pracowni Literackiej. Za chwilę ten oto mężczyzna witam wszystkich. Przeczyta dla Was szczegółowe streszczenie Pana Tadeusza, księga po księdze. Mamy dla Was taki materiał, bardzo się cieszymy, bo to pomoc dla wszystkich tych, którzy chcą tę książkę dogłębniej zrozumieć, a może uwaga, gdzieś tam ześlizguje się z tych rymowanych mickiewiczowskich fraz. Więc jesteśmy dla Was, pamiętajcie, że materiały z Pana Tadeusza, wszelkich innych lektur, które należy znać w całości, żeby spokojnie przystąpić do egzaminu maturalnego macie na notatkidomatury.pl albo też po prostu całościowo w kursie na kursydomatury.pl. A ja Was teraz zostawiam z właścicielem tego melodyjnego głosu. Zróbcie sobie coś do picia, do jedzonka, przykryjcie się kocykiem i posłuchajcie, co też w tym Panu Tadeuszu się działo. Buziaki! No i przechodzimy do rekonstrukcji treści książki, która nosi pełny tytuł, ja go teraz przeczytam. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811-1812 we 12 księgach wierszem. Księga pierwsza, czyli gospodarstwo. Opowieść zaczyna się od inwokacji do ojczystej Litwy oraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Narrator pragnie przenieść się w myślach do malowniczych okolic Niemna, gdzie toczy się akcja tego eposu. Do dworu w Soplicowie zajeżdża dwukonną bryką młodzieniec. To 20-letni Tadeusz Soplica, który właśnie skończył nauki w Wilnie. Wchodzi do domu, szukając komnaty, którą zajmował w dzieciństwie. Zdziwiony odnajduje w niej ślady kobiecej obecności. Przez okno dostrzega młodą dziewczynę, która na jego widok zmieszana ucieka. Wojski wita się radośnie, z młodzieńcem informuje go o sporze prawnym sędziego z hrabią o zamek, a właściwie o teren, na którym stoi zamek. Dodaje, że z powodu mającego odbyć się sądu granicznego do dworu przybyło dużo osób, w tym panien wiele. Z lasu wraca towarzystwo, zachowując porządek, jaki przewiduje staropolska tradycja. Sędzia wita się z synowcem, czyli z bratankiem. Okazuje się, że wieczerza odbędzie się w zamku położonym w sąsiedztwie dworu. Było to dziedzictwo starożytnej rodziny Choreszków. Narrator przedstawia pokrótce historię tej zrujnowanej już budowli. Do niedawna nikt nie chciał przejąć zamku. Remont i utrzymanie byłoby bardzo, bardzo drogie, ale w ostatnich czasach sędzia i hrabia postanowili zawalczyć o niego na drodze sądowej i w związku z tym sprawa zaczęła toczyć się w sądzie granicznym. W zamku zbierają się goście. Zaczyna się wieczerza. Sędzia wygłasza przemówienie o zasadach dobrego wychowania. Mówi m.in. grzeczność nie jest rzeczą małą. Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało, drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje, w ten czas i swoją ważność poznaje. Zabiera głos podkomorzy, krytykując francuski styl bycia. Rozmowa schodzi na politykę, Napoleona. W pewnym momencie pojawia się ładna, młoda i świetnie ubrana kobieta, zwracając na siebie uwagę biesiadników. Niebawem czytelnik dowie się, że to Telimena. Wkrótce rozmowy stają się coraz energiczniejsze. Ważnym tematem są łowy. Asesor i rejent kłócą się o swoje psy. Asesor to właściciel sokoła, a rejent kusego. Narrator opisuje Tadeusza. To 20-letni młodzieniec, który od dzieciństwa mieszkał w Wilnie. Przystojny, niewinny, sprawny fizycznie. Ciągnęło go bardziej do spraw wojskowych niż szkolnych. Stryj, czyli sędzia, chciał, żeby młodzieniec się ożenił i objął gospodarstwo. Przyrzekł na początek dać małą wieś, a potem cały swój majątek. Telimena, zaintrygowana przystojnym młodzieńcem, zaczyna go zagadywać. Szybko przypadają sobie do gustu. Na drugim końcu stołu asesor i rejent kłócą się coraz zacieklej. Podkomorzy przerywa ich spór i ogłasza, że następnego dnia odbędzie się polowanie. Zażywszy tabaki, wojski zabiera głos i snuje opowieść o polowaniu, podkreślając, że szlachta nie używa śrutu i nie poluje na zające. Wieczerza dobiega końca, biesiadnicy wstają od stołu i idą za podkomorzem. Tadeusz jest zmieszany. Nie daje mu spokoju fakt, że asesor określił Telimenę, tę piękną kobietę, jako ciocię. W dworze robi się cicho, niemal wszyscy kładą się spać. Woźny czyta trybunalską wokandę,
książeczkę zawierającą nazwiska stron procesujących się i wspomina stare czasy. Pod koniec pierwszej księgi mowa jest o księdzu Rubaku, który podobno był tajnym kwestarzem, czyli kimś, kto przekazuje informacje o losach żołnierzy walczących z Moskalami. Woźny rozmyśla o Rubaku, przypomina sobie jego bliznę nad skronią i na brodzie. Stwierdza, że duchowny ma w sobie coś z żołnierza. Czasami podczas mszy wykonuje ruchy, które zdradzają, że przeszedł musztrę. Rubak pojawia się w dworze i chce się zobaczyć z sędzią. Księga druga, zamek. Księgę otwiera plastyczny opis przyrody. Narrator daje wyraz tęsknocie za ojczyzną świta. Mieszkańcy dworu wstają z łóżek. Rubak budzi Tadeusza, który najpóźniej zasnął. Na dziedzińcu poruszenie. Podkomorzy daje znak myśliwym, że mogą ruszać. Na polowanie spóźnia się hrabia. Początkowo próbuje ich dogonić, ale jego uwagę zwraca zamek. Rusza w jego kierunku. Narrator charakteryzuje tę oryginalną na tle lokalnej szlachty postać. To romantyk, który odbiera rzeczywistość przez pryzmat modnych powieści romansowych. Lubi rzeczy nowe, nastrojowe. Uchodzi za dziwaka, ale jest szanowany, bo pan z prapradziadów, bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów, nawet dla Żydów. W toku narracji poznajemy także bliżej klucznika Gerwazego Rymbajłę. To szlachcic, który służył przed laty na zamku. Starzec wysoki, siwy, twarz miał czerstwą, zdrową, marszczkami pooraną, posępną, surową. Kiedyś był wesołym człowiekiem, ale zmienił się po bitwie, w której zginął jego pan stonik Choreszko. Gerwazy zagaduje hrabiego, nawiązując do procesu o zamek. Hrabia wyjaśnia mu, dlaczego chce ustąpić soplicą. Klucznik jest bardzo niepocieszony. Oprowadza swojego rozmówcę po zamku. Nie masz zgody, mo panku, mówi poruszony. Pomiędzy soplicą i krwią Choreszków. I zaczyna snuć opowieść o zamku, własną wersję tragicznych wydarzeń. Stolnik, pierwszy pan w powiecie, potężny magnat, miał piękną córkę Ewę, do której zalecało się wielu mężczyzn. Wśród nich był Jacek Soplica, znany i wpływowy szlachcic o awanturniczym usposobieniu. Kiedy zorientowano się, że Soplica zamierza się oświadczyć Ewie, podano mu czarną polewkę. Do tragedii doszło, kiedy wojska carskie, czyli Moskale, napadły na zamek, którego właścicielem był stonik. Zwrócę tylko waszą uwagę, że to jest wersja Gerwazego. Kiedy odparto atak, magnat wyszedł ze strzelbą na ganek. Nagle ktoś strzelił do niego spod bramy. Kula trafia prosto w serce. Gerwazy dostrzegł, że strzelcem był Soplica, który stał nieruchomo, jak skamieniały. Klucznik oddał dwa strzały, ale chybił. Stonik umarł. Gerwazy poprzysiągł Soplicom zemstę. Ta poruszająca opowieść, zgodnie z intencją klucznika, wzburzyła hrabiego i sprawiła, że postanowił jednak zawalczyć o zamek. Wiem, co winienem sławie i mojej rodzinie. Tak, muszę zerwać wszelkie z Soplicą układy, choćby do pistoletów przyszło lub do szpady. Honor każe. Jego romantyczna wyobraźnia obsadziła go w roli bohatera dramatycznej opowieści. Dalej narrator opisuje seat, w którym hrabia zachwycony obserwuje Zosię. Przepędza go Rubak. Po polowaniu na zająca w majątku sędziego odbywa się wielkie śniadanie. W jego trakcie głos zabiera Telimena, mówiąc o Petersburgu, sędzia wypowiadając się o obyczajach, asesor i rejent dalej kłócą się o swoje harty, wojski proponuje rozstrzygnąć spór w ramach zakładu. Narrator opisuje gatunki much litewskich, przedstawia wojskiego, którego pasją było polowanie na muchy, nakreśla również portret Rubaka, krępego o szerokich barkach mężczyzny, który potrafi stanowczo uspokajać kłócących się biesiadników. Telimena, znudzona męskimi sporami, bierze koszyk i idzie na rydze. Sędzia oznajmia: panowie, pogrzeby doboru. Kto z najpiękniejszym rydzem do stołu przybędzie, ten obok najpiękniejszej panienki usiędzie. Księga trzecia, umizgi. Hrabia, który nie pojawił się na śniadaniu, wraca do siebie. Nęci go jednak sad, w którym widział piękną panienkę. Wchodzi na jego teren i spotyka Zosię, która zajmuje się domowym ptactwem. Jego wyobraźnia, ukształtowana przez lekturę wzniosłych powieści, każe mu widzieć w niej literacką postać. Dlatego rozczarowuje się mocno, kiedy uzmysławia sobie, że to zwyczajna dziewczyna, która pasie gęsi i mówi normalnym, codziennym językiem. Narrator przenosi nas do lasu, gdzie trwa grzybobranie i w plastyczny sposób opisuje rozmaite gatunki grzybów.
Talimena zatrzymuje się w świątyni Dumania, to takie miejsce piękne przy wypływającym z ziemi strumyku, kładzie się na trawie i czyta książkę. Podchodzi do niej sędzia. Wszczyna rozmowę na temat przyszłości Tadeusza. Kiedy mówi, że jego ojciec chce, aby młodzieniec szybko się ożenił, Talimena blednie. Nie podoba jej się pomysł małżeństwa Tadeusza z Zosią, która jest opiekunką, ale ostatecznie nie daje odmownej odpowiedzi. W pobliżu jest Tadeusz, który próbuje podejść do Talimeny. Tuż obok stoi też od pewnego czasu hrabia, który maluje rysunek przedstawiający sędziego i Talimenę. Zbliża się hrabia do niej i wręcza jej swoje dzieło. Zaczynają rozmawiać o malarstwie i pięknych widokach, które można spotkać za granicą. Do rozmowy wtrąca się Tadeusz, który wygłasza pochwałę litewskiej, pięknej przyrody. Ich dyskusję przerywa dzwon dworski, wzywający na obiad. Talimena po kryjomu wręcza Tadeuszowi kawałek papieru złożony w trąbkę oraz klucz. Goście wracają do dworu. W trakcie obiadu jest wyjątkowo cicho, co narrator tłumaczy faktem, że strony biorące udział w wielkiej obsów zwadzie myśliły o jutrzejszej walce i zakładzie. W pewnym momencie pojawia się Gajowy i przerywa nudny tok obiadowania. Oznajmia, że z matecznika, czyli stolicy zwierząt położonej w sercu puszczy, wyszedł niedźwiedź. Na tę wieść sędzia zwołuje obławę na jutro rano. Wszyscy są poruszeni. To będzie dla nich niezwykle ważne wydarzenie. Wojski precyzuje czas i miejsce zbiórki 4:30 przy leśnej kaplicy. Księga czwarta. Dyplomatyka i łowy. Księga zaczyna nostalgiczny opis litewskich lasów. Zaczyna się dzień wielkiego polowania. Słychać odgłos rogów i psów, granie. Tadeusz spogląda przez okno, pod którym spał, i dostrzega dziewczynę w papilotach. Ta, zanim zniknie, nagle krzyknie, żeby wstawał na polowanie. Młodzieniec zrywa się z łóżka, wkrótce bierze flintę, siada na konia i rusza w stronę dwóch karczm i kaplicy, gdzie było miejsce zbiórki myśliwych. Narrator opisuje karczmy, przedstawia Jankiela, Żyda, karczmarza, patriotę, świetnie grającego na cymbałach, który był wielkim autorytetem wśród szlachty. W jednej z karczm odbywa się narada. W jej trakcie ksiądz Robak, świetnie panujący nad nastrojami zebranych i lubiany przez nich, próbuje im uzmysłowić, że trzeba się przygotować do powstania przeciw Moskalom, czyli oczyścić dom. Czas jest dobry. Napoleon Bonaparte odnosi militarne sukcesy. Jego wielka armia zmierza w stronę Moskwy i może pomóc Polakom zwyciężyć carskiego zaborcę. Robak wierzy w to bardzo gorąco. O szczegółach mają powiedzieć później. Narrator opisuje przyrodę, koncentrując się na opisie matecznika, który przedstawia jako państwo idealne, niemal utopię, gdzie nie dotarła jeszcze cywilizacja ludzka. Myśliwi wytężają słuch, oczekując nadejścia na niedźwiedzia. W końcu zwierz nadbiega się spustoszenie wokół siebie, biegnie w kierunku hrabiego i Tadeusza. Młodzi mężczyźni celują w niego strzelby, strzelają chybiając celu i wystawiając się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Niedźwiedź podbiega do nich, wspina się na tylnych łapach i już ma uderzyć łapą głowę hrabiego, gdy nagle asesor Rejent i Gerwazy oddają strzały. Niedźwiedź pada. Wtedy wojski chwyta swój róg bawoli i zaczyna na nim grać. Za pomocą dźwięków przedstawia przebieg polowania. Dochodzi do zażartej kłótni o to, czyj strzał powalił groźnego zwierza. Spór rozstrzyga Gerwazy, rozkraja mózg niedźwiedzia i wyciąga z niego kulę. Obejrzawszy ją, stwierdza, że to Robak uratował życie młodzieńcom. Dodaje, że kiedyś takim znakomitym strzelcem był tylko Jacek Soplica, zwany Wąsalem. Bernardyn gdzieś zniknął tymczasem bez śladu. Rozpalono ogień i zaczęto przygotowywać bigos. Po uczcie zarządzono powrót do domu. Wojski opowiada historię sporu pomiędzy dwoma szlachcicami, Domejką i Dowejką, który to spór zakończył przy pomocy pewnego sprytnego pomysłu. Jego opowieść przerywa pojawienie się zająca, za którym w pogoń rzucają się sokół i kusy, harty asesora i rejenta. Zając ucieka, ratując swoje życie, szlachcice są niepocieszeni i zawstydzeni porażką swoich pupili. Wojski puentuje historię o skłóconych szlachcicach, którzy mieli się strzelać przez niedźwiedzią skórę. Jego pomysł, zainspirowany Wergiliuszem, wyglądał następująco. Pociął skórę na kawałki i stworzył z nich pas, który położył na moście przerzuconym przez rzekę. W ten sposób rozśmieszył towarzystwo i pogodził skłóconych mężczyzn. Księga piąta. Kłótnia. Talimena rozmyśla o hrabim Tadeuszu, chce wyjść za mąż i rozważa, który z tych młodzieńców byłby lepszym kandydatem.
przyświeca jej bardzo konkretna intencja. Chce zabezpieczyć sobie przyszłość. Postanawia zaślubić Tadeusza, a Zosię wyswatać z hrabią. Jeśli by do skutku przyszło ożenienie, Telimena w ich domu miałaby schronienie. Na przyszłość. Krewna Zosi i hrabiego swatka dla młodego małżeństwa byłaby jak matka. Woła Zosię i oznajmia jej, że nadszedł już czas, aby zaczęła bywać w salonie. Do tej pory izolowano ją od towarzystwa. Mężczyźni wracają z polowania. Tadeusz staje przed Zosią i poznaje w niej dziewczynę, którą spotkał w dzień przyjazdu i która zbudziła go na polowanie. Do tej pory sądził, że była to Telimena. Jest zmieszany. Spogląda to na ciotkę, to na siostrzenicę. Telimena dostrzega, że Zosia wywarła duże wrażenie na Tadeuszu i zaczyna robić mu wymówki. Młody sobca zagniewany wybiega z pokoju. Dociera do świątyni Dumania, tam spostrzega płaczącą Telimenę. Mówi do siebie, głupi, cóż winna, że ja się pomylił. Nagle widzi, że kobieta zrywa się i wykonuje gwałtowne ruchy. Okazuje się, że oblazły ją mrówki. Pomaga jej oczyścić sukienkę z kąsających owadów. W trakcie tej potyczki z mrówkami dochodzi pomiędzy nimi do intymnego kontaktu. Usta trafem ku skronim Telimeny zbliżył, co skutkuje pogodzeniem się. Rozlega się dzwonek z dworu. Czas wracać. Para rozdziela się, stwierdzając, że razem wracać nie wypada. Oboje mają wrażenie, że ktoś ich śledzi. Telimena pomyślała o robaku, a Tadeusz o hrabim. W zamku zaczyna się wieczerza. Narrator opisuje ucztę, podkreślając, że przebiega ona w nie najlepszej atmosferze. Asesor i rejent rozpamiętują porażkę swoich hartów, Telimena jest zmieszana, nie rozmawia z Tadeuszem. Hrabia dziwnie kwaśny wrócił z przechadzki. Tadeusz zaczyna tracić humor, kiedy widzi, jak Zosia rozmawia wesoło z hrabią. W końcu głos zabiera Wojski, który nie lubi ciszy, jest wielkim miłośnikiem rozmów, gawęd, gwarnych biesiad. Podkomorze ofiarowuje hrabiemu skórę po zabitym przez robaka niedźwiedziu, co okazuje się niezręcznym gestem. Młody arystokrata wpada w złość, przypomina sobie o imponującej myśliwskiej przeszłości rodu Choreszków i odpowiada zaczepnie, niech lepiej niedźwiedź czeka wśród tych rogaczy, aż mi go sędzia razem z zamkiem oddać raczy. Gerwazemu udało się zatem nastawić hrabiego przeciwko sędziemu. Podkomorzy odpowiada mu na spokojnie, tłumacząc prawne zawiłości. Wtedy robi się poruszenie. Oto pojawia się Gerwazy i bierze się za nastawianie kurantowych zegarów. Dochodzi do ostrej wymiany zdań. Zagniewany klucznik zwraca się do hrabiego. Zarzuca mu, że ucztując sobicami plami honor swojego rodu. Reaguje na to krzykiem protazy, domagając się od asesora, żeby wszczął w śledztwo w sprawie napadu, którego właśnie miał według niego dokonać klucznik Choreszków. Gerwazy rzuca w niego kluczem, ale chybia celu. Goście zrywają się z miejsc. Sędzia każe pojmać klucznika, ale wstawia się za nim hrabia. Jest już blisko krwawej bójki. Tadeusz wyzywa hrabiego na pojedynek. Sytuację próbują uspokoić Telimena i Zosia. Gerwazemu i młodemu arystokracie udaje się uciec. Klucznik namawia hrabiego do przeprowadzenia zajazdu, czyli do siłowego, zbrojnego wyegzekwowania wyroku sądu, którego notabene, dodajmy, jeszcze wtedy nie było. I ostatecznie krwawo zemścić się na soplicach. Hrabiemu przypada do gustu ten plan gotycko-sarmacki. Wspomina swoją sycylijską przygodę, kiedy pewnemu księciu pomógł uwolnić zięcia, zabijając przy tym dwóch zbójców. Według jego własnych słów stał się bohaterem romansu pod tytułem Hrabia, czyli Tajemnice zamku Birbante, Rocca. Gerwazy oznajmia, że ma wśród szlachty zwolenników, którzy pomogą mu rozliczyć się krwawo z soplicami. Księga szósta. Za ścianę. Księga zaczyna się od opisu świtu, który nastał w lesie. Dalej narrator zauważa, że na gościńcu i drogach od samego ranka panuje ruch niezwykły. Pada pytanie, czy oznacza to zbliżającą się wojnę armii Napoleona z wojskami carskimi. Tymczasem w Soplicowie panuje smutek z powodu wczorajszych sensacyjnych wydarzeń, które miały miejsce w zamku. Sędzia od rana napisze pozew przeciw hrabiemu. Woźny protazy rusza piechotą do majątku, aby wręczyć arystokracie ten dokument. Sędziego odwiedza robak. Skarży się na Telimenę, że próbuje uwieść Tadeusza. Mówi, że trzeba znaleźć sposób na pozbycie się jej. Strofuje też sędziego, że niepotrzebnie łaził do zamku. Sędzia wpada w gniew i mówi przykre rzeczy księdzu. Dodaje, że nie będzie zgody z hrabią. Ten ma go przeprosić, a jeśli tego nie zrobi, to sędzia wyzwie go na pojedynek. Poruszony robak wraca do dramatycznej przeszłości, twierdząc, że Jacek Soplica wpadnie w rozpacz, kiedy się o tym wszystkim dowie. Poważna kłótnia wisi w powietrzu, ale Bernardyn zmienia temat, ogłaszając, że niebawem wybuchnie wojna.
która przyniesie Polakom wolność. Wojna niechybna, kiedy z poselstwem tajemnym tu biegłem, wojsk forpoczty już stały nad Niemnem, Napoleon już zbiera armię ogromną, jakiej człowiek nie widział i dzieje nie pomną. Obok Francuzów ciągnie polskie wojsko całe, nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze orły białe już są w drodze na pierwszy znak Napoleona. Przejdą Niemen i bracie ojczyzna wskrzeszona. Namawia sędziego, żeby stanął na czele zrywu narodowo-wyzwoleńczego, dzięki czemu zrehabilituje ród Sopliców. Sędzia jest gotowy plamę domu zmazać, czym wzrusza robaka, który namawia go do zgody z hrabią mającym duży wpływ na okoliczną szlachtę. Niech przyjedzie tu, niech mnie przeprosi, mówi sędzia. Robak błyskawicznie zatem rusza w drogę. W domu hrabiego spotyka woźnego. Obaj mężczyźni rozglądają się po opustoszałym domostwie, w którym znajdują bałagan. Ktoś tu się w pośpiechu zbroił, stwierdzają. Zagadnięte przez nich kobiety, dwie babie, mówią, że pan i dworska drużyna ruszyli tłumnie zbrojnie drogą do Dobrzyna. Narrator przedstawia słynący w Litwie dobrzyński zaścianek, zubożałą dzisiaj szlachtę z barwną przeszłością. Dobrzyńscy to wysocy, czarnowłosi, o wysokich czołach mężczyźni. Najważniejszą postacią jest wśród nich teraz Maciek nad Maćkami, stary, roztropny szlachcic, dawny konfederat barski, przysięgły wróg Moskali, mieszkający w mocno zaniedbanym dworze, który kiedyś był obronnym domostwem. Nie działo się w Dobrzynie nic bez Maćka, rady podkreśla narrator. Kiedy Maciej bawi się królikami, przybywają do niego posłowie po poradę. Księga siódma. Rada. Narada w Dobrzynie dotyczy wystąpienia przeciwko Moskalom. Bartek, zwany Prusakiem, stary szlachcic, interesujący się polityką, jest za tym, żeby sprzymierzyć się z Napoleonem i sprawić armii rosyjskiej łaźnię. Maciek jest bardzo ostrożny. Pyta, skąd pochodzi ta informacja, że Francuzi zamierzają zacząć wojnę z Moskwą. Prusak odpowiada, że od robaka. Maciej Kropiciel nie chce na nic czekać, nawołuje do jak najszybszego ruszenia do boju. Drwi z robaka. Popiera go Bartek zwany Brzytewką oraz Maciej zwany Konewką. Stary Maciej staje w obronie robaka. Nie podziela rosnącego wśród zebranych entuzjazmu do szybkiego rozpoczęcia walk. Atmosfera robi się coraz bardziej gorąca. Dyskusja zamienia się w chaotyczną kłótnię. W pewnym momencie pojawia się Gerwazy, trzymając w ręku swój rapier, nazywany scyzorykiem. Okazuje się, że to on zwołał zebranie. Wykorzystując fakt, że wśród dobrzyńskiej szlachty panują bojowe nastroje, nawołuje do działania. Czyni to jednak kierując się swoim prywatnym interesem. Rządzą zemsty na Soplicach. Przypomina im słowa robaka mówiące o tym, że przed dołączeniem do Napoleona najpierw trzeba oczyścić dom, wynieść śmieci. Według niego oznacza to wymierzenie sprawiedliwości temu, kto zabił najlepszego z Polaków. Chodzi mu oczywiście o zabójstwo stolnika dokonane przez Jacka Soplicę. Rozbrzmiewają nawoływania do zabicia Soplicy. Tym nienawistnym okrzykom przeciwstawiają się Bartek Prusak, Żyd Jankiel, a także stary Maciej. Bezskutecznie. Gerwazy umiejętnie podburzył szlachtę. Pojawia się hrabia, który razem z klucznikiem przejmuje dowodzenie nad zebranymi. Pada rozkaz. Hajże na Soplice. Księga ósma. Zajazd. Księgę otwiera opis przyrody przed nadciągającą burzą. Charakterystyczne dźwięki, dwa stawy, wieczorne niebo, pełne gwiazd, kometa. Sędzia i jego goście wychodzą na dziedziniec. Zasiadają na przyzbach i toczą rozmowy. Gospodarz daje znak, że nadszedł czas na spoczynek. Tadeusz chce wstąpić do pokoju sędziego, który zamknął się na klucz. Zerka przez dziurkę od klucza i widzi, że jego stryj i ksiądz robak płaczą, obejmując się. W końcu Bernardyn mówi, ale Tadeusz tego nie słyszy, że dostał od zakonnego zwierzchnika pozwolenie na wyznanie prawdy swojemu synowi. Martwi się o los powstania. Nawiązuje do Gerwazego, który wszystko splątał. Dodaje także: stary Maciek mnie poznał, a jeśli odkryje, potrzeba będzie oddać pod scyzory szyję. Nic klucznika nie wstrzyma, mniejsza o mą głowę, lecz przed tym odkryciem spisku zerwałbym osnowę. Okazuje się zatem, że ksiądz robak to Soplica, który boi się, że odkrycie jego prawdziwej tożsamości może zniweczyć militarne plany. Żegnając się, duchowny zwraca się do swojego brata: jeśli zginę, ty jeden westchniesz za mą duszę. W przypadku wojny tobie cała tajemnica wiadoma. Kończ
com. Zaczął pomniej żeś Soplica, a potem wychodzi przez okno na zewnątrz. Do komnaty sędziego wchodzi Tadeusz. Mówi stryjowi, że wybiera się na granicę warszawskiego księstwa, żeby pojedynkować się z hrabią. Na Litwie pojedynki były zakazane. Rozmowa schodzi na sprawy miłosne, Tadeuszowi podoba się Zosia, ale słyszał, że stryj chce, aby ożenił się z panną Różą pod Komorzanką. Jest ewidentnie rozbity, nie wie co robić. Jego miłosna relacja z Telimenem oraz pogłębiające się oczarowanie Zosią sprawiają, że czuje się, jakby był w potrzasku. Sędzia strofuje go i każe mu iść spać. Wracając do siebie, spotyka Telimenę, która skarży się na jego niewdzięczność i na męską niestałość w uczuciach. Naciska, żeby jeszcze raz powiedział, że ją kocha. Płacze. Proponuje bycie razem, wspólną podróż. Młody Soplica odmawia, odchodzi, słysząc, że kobieta rzuca w jego kierunku obelgę. Człowiek podły. Wpada w gniew. Potem ogarnia go rozpacz. Wychodzi z domu. Biegnie w stronę stawów. Chce skończyć ze sobą. Telimena, zorientowawszy się, co chce zrobić chłopiec, biegnie za nim i powstrzymuje go przed popełnieniem samobójstwa. W okolicy pojawia się hrabia na czele zbrojnej grupy. Zatrzymuje się zachwycony piękną, malowniczą scenerią. Gdy dostrzega Tadeusza, rzuca rozkaz: do broni łapaj. Mężczyźni ruszają na dwór. Hrabia rzuca do sędziego: odwieczny wrogu mojej rodziny, dziś skażę cię za dawne i za świeże winy. Dziś zdasz i sprawę z mojej fortuny zaboru, nim pomszczę cię za obelgi mojego honoru. Dochodzi do dynamicznej wymiany zdań. Nadbiega asesor, krzycząc, że bierze hrabiego w areszt imię imperatorskiej mości. Każe mu oddać szpadę. Hrabia uderza go, asesor pada i kryje się w pokrzywach. Nagle rozlega się okrzyk Zosi. Telimena podbiega do hrabiego, wyciąga w jego kierunku dłonie, krzycząc, że najpierw musi zamordować kobiety. Pada zemdlona. Hrabia, zmieszany, zeskakuje z konia, zaprzecza, jakoby chciał przelać ich krew i oznajmia, że Soplicowie są jego więźniami. Każe ich zamknąć w domu. Nadjeżdża szlachta dobrzyńska, bierze szturmem dwór. Bardzo jej zależy na walce, na zabijaniu wroga. Ale poczuwszy zapach świeżych potraw, uspokaja się i zabiera się do jedzenia. Gerwazy odszukuje woźnego i każe mu ogłosić intromisją hrabi do zamku, czyli potwierdzić, że hrabia zgodnie z prawem wchodzi w posiadanie zamku, co jest oczywiście nieprawdą. Woźnemu udaje się uciec. Szlachta, nabuzowana agresją, sieje zniszczenie we dworze, dokonując m.in. rzezi domowych zwierząt. Na koniec najeźdźcy ucztują hucznie na zamku. Księga 9. Bitwa. Kiedy szlachta dobrzyńska śpi twardym snem, pojawia się oddział rosyjskich wojsk, sprowadzony być może przez asesora albo Jankiela. W końcu najeźdźcy budzą się, uzmysławiając sobie, że zostali przez kogoś związani. Dookoła leżą jak barany, dżokeje w pętach, hrabia siedzi niezwiązany, lecz bezbronny. Przy nim dwaj z gołymi bagnety stoją drabi. Poznał ich gerwazy, niestety. Moskale. Odzywają się bębny. Oficer rosyjski każe zamknąć hrabiego i jego dżokejów, czyli sługi, w zamkowej sali, a pojmaną szlachtę osadzić we dworze i tam zakuć w dyby. Do majątku sędziego przybywa szlachta sprzyjająca Soplicom. Nastaje świt. Wojskami carskimi dowodzi major Płód, Polak, który zaprzedał się Rosjanom. Narrator nazywa go wielkim łotrem. Kapitan Ryków w porozumieniu z sędzią próbuje namówić swojego zmierzchnika, majora Płuta, do załagodzenia sprawy. Ale ten reaguje na taką propozycję gniewem. Nie ma zamiaru puszczać wolno buntowników. Proponuje sędziemu układ finansowy, ale jego warunki, 1000 rubli za każdą pojmaną osobę, sugerują, że może to być raczej złośliwa prowokacja. Major grozi wszystkim sądem i zsyłką na Sybir. Przybywa ksiądz Robak oraz m.in. Maciej Dobrzyński, zwany Rózeczką, za chłopa przebrany. Szlachta sprzyjająca Soplicom uspokaja się i zaczyna przyjaźniej spoglądać na szlachtę dobrzyńską. Bo szlachta polska, oznajmia narrator, chociaż niezmiernie kłótliwa i porywcza do bitew, przecież nie jest mściwa. Biegną więc do Macieja Starego poradę, on koło wozów całą ustawia gromadę, każe czekać. Ksiądz Robak tryska humorem. Gratuluje majorowi, że złowił hrabika. Swoim beztroskim i niecodziennym zachowaniem wprawia Polaków w konsternację. Sędzia każe podawać sute dania. Płód i Ryków
posilają się sobicie. Robak namawia oficerów do hulanek, alkoholu, tańca. Rozochocony major zaczepia Telimenę. W pewnym momencie Tadeusz nie wytrzymuje i uderza go w twarz. Płód robi się z gniewu blady, dobywa szpady i chce nią zaatakować młodzieńca. Wtedy Robak podaje Tadeuszowi krucicę, czyli mały pistolet, i każe strzelać. Ten chybia, ale ogłusza agresora. Ryków trzyma gitarę i krzyczy: bunt, bunt! Wojski chce go uderzyć nożem, ale trafia w gitarę. Ryków wycofuje się, wołając: jegry, bunt, jej bogu! Do izby wpada szlachta. Moskale wycofują się na dziedziniec, a tam stronnicy Sopliców pracują w zawody nad rozkuciem dobrzyńskich, rozrywają kłody. Zaczyna się regularna bitwa, w której obie strony walczą za wzięcie ze znienawidzonym wrogiem. W walce ważną rolę odgrywają m.in. stary Maciej, Kropiciel, Brzytwa, Gerwazy. Robak nie może walczyć, ponieważ zakazuje mu tego prawo kanoniczne, ale cały czas kieruje walką. Zwycięstwo przechyla się na stronę Polaków. I teraz woła, mówi narrator, aby do niego się łączyć, uderzyć na Rykowa, zwycięstwa dokończyć. Bernardyn składa kapitanowi propozycję. W zamian za złożenie broni daruje mu życie. Kapitan odrzuca tę ofertę i rusza ze swoim wojskiem do ataku. Bitwa w Re. Pomysł Rykowa polega na tym, żeby spędzić szlachtę z dziedzińca i od dworem owładać, opanować dwór. Kapitan krzyczy do sędziego, że jeśli się nie podda, to spali dwór. Gdy Rosjanie zbliżają się do dworu, Konewka strzela do nich z garłacza i tuzin kul rozsiekanych puszcza wśród Moskali. Na pomoc Polakom pędzi hrabia. Ryków daje komendę: ognia pół batalionem. Pada koń hrabiego, hrabia leży na ziemi. Na pomoc rzuca mu się klucznik. Robak jest bliżej arystokraty i zakrywa go swoim ciałem. Bernardyn zostaje postrzelony. Ranny ucieka razem z hrabią, dając wskazówki walczącym. Każe się rozstąpić, lepiej mierzyć, postrzałów nadaremnych skąpić, kryć się za płoty, studnie, za ściany obory. Hrabia z jazdą ma czekać sposobniejszej pory. Tadeusz, stojąc ukryty za studnią, celnie ostrzeliwuje wroga. Proponuje majorowi pojedynek, ten z kolei namawia Rykowa, żeby zamiast niego podjął wyzwanie. Wtedy wtrąca się hrabia, wyzywając na pojedynek Rykowa. Kapitan podejmuje rękawice, zaczyna się pojedynek. Major wtedy każe swojemu podwładnemu zastrzelić Tadeusza. Niecelny strzał porywa szlachtę do ataku. Wojski razem z pomocnikami strąca sernicę, starą drewnianą budowlę stojącą na palach, gdzie przechowywało się i suszyło sery, na Moskali, co czyni wśród nich spustoszenie. Leżą drwa, trupy, sery białe jako śniegi, krwią i mózgiem splamione. Zostały już tylko rosyjskie niedobitki, 8 jegrów i sierżant. Klucznik biegnie w ich stronę. Robak podkłada mu nogę, Gerwazy upada, dzięki czemu unika ostrzału. Natychmiast wstaje i pędzi dalej, ścinając głowy dwóm Rosjanom. Dopada kolejnych i też ich zabija. Szlachta opanowuje pole walki. Ryków składa broń. Poddaje się. Bitwa skończona. Podkomorzy ogłasza darowanie życia wrogom. Każe rannych opatrzyć z trupów, oczyścić pole, a jegrów rozbrojonych prowadzić w niewolę. Z krzaku pokrzywy wychodzi major Płód. Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie. Puentuje tę księgę narrator. Księga 10. Emigracja. Jacek. Po krwawej bitwie nadchodzi nawałnica, którą narrator ze szczegółami opisuje. W komnacie sędziego trwa narada. Ryków zapewnia swoich rozmówców, że darzy Lachów, Polaków, sympatią i obiecuje, że postara się, aby winą za przypadkowe rozpoczęcie przegranej bitwy obciążyć majora Płuta. Zapada decyzja, żeby zlikwidować majora. Klucznik dowodzi, że jeśli zabiją go pro publico bono, wówczas nastąpi odpuszczenie grzechu. Narrator nie mówi tego wprost, ale sugeruje, że Gerwazy rzeczywiście z zimną krwią pro publico bono zabił rosyjskiego oficera. Po zawarciu układów z Rykowem Robak wzywa szlachtę. Podkomorzy zabiera głos. Mówi, że wojna z Rosją nieprędko się zacznie. Okazuje się, że ci, którzy brali czynny udział w bitwie, muszą uciekać z Litwy, żeby władze rosyjskie nie pociągnęły ich do odpowiedzialności. My na was nieobecnych, dodaje podkomorzy, całą winę zwalim i na Płuta
tak resztę rodzeństwa ocalim. Szlachcice przyjęli to ze zrozumieniem i zamierzali się podporządkować tej decyzji. Sędzia zatrzymuje w izbie Tadeusza, oznajmia robakowi, że młodzieniec kocha się w Zosi, nadmieniając, iż Telimena akceptuje tę sytuację. Proponuje zorganizować zaręczyny przed wyjazdem Tadeusza z Litwy, ale młody Soplica oznajmia, że oświadczy się, kiedy wróci do ojczyzny owiany troszeczką sławy żołnierskiej. Wzruszona Zosia wręcza mu obrazek świętej Genowefy. Hrabia też postanawia wyjechać, żeby wywalczyć sobie miano bohatera. Robak proponuje mu sfinansowanie oddziału wojskowego. Telimena jest rozczarowana jego decyzją, ale na znak sympatii przypina do jego piersi kokardę. Hrabia i Tadeusz odchodzą. W komnacie zostaje tylko sędzia i klucznik i Jacek Soplica. Ranny Bernardyn, któremu zostało już niewiele czasu do śmierci, wyznaje: jam jest Jacek Soplica. Klucznik słucha go jak porażony. Robak prosi go o wysłuchanie. Spowiedź zaczyna się od opisu zażyłych relacji Jacka Soplicy ze stolnikiem Choreszką. Robak podkreśla, że stolnik zdawał sobie sprawę, że Jacek kochał z wzajemnością jego córkę Ewę, ale udawał, że nie ma o tym pojęcia. Miało to być okrutne z jego strony i wyrachowane. Według Robaka stolnik potrzebował go jako wpływowego szlachcica. Jacek niejednokrotnie chciał go uderzyć szablą z powodu tej wyrachowanej przyjaźni, ale zawsze powstrzymywało go spojrzenie Ewy. Odczuwał też pokusę, żeby wyznać stolnikowi prawdę o swoich uczuciach, ale za każdym razem rezygnował z tego, widząc jego zimne oczy. Bał się odmowy, bał się plotek. Nie chciał, żeby ludzie mówili, iż stolnik kazał mu podać czarną polewkę. Któregoś razu stworzył mały pułk i postanowił opuścić kraj, żeby zacząć wojnę. Przed wyjazdem jednak odwiedził stolnika. Miał nadzieję, że w ostatniej chwili odmieni się jego los i ojciec ukochanej zezwoli na ślub. Stało się inaczej. Stolnik zapytał Jacka, co sądzi o kasztelanie witebskim jako kandydacie na męża Ewy. Jacek wsiadł wtedy na konia i odjechał. Zwróćcie tutaj uwagę, że według tej wersji nie doszło właśnie do podania czarnej polewki. W spowiedź wtrąca się klucznik, krzycząc, że Soplica był w zmowie z Moskalami. Robak zaprzecza. Owszem, planował się zemścić, ale na własną rękę. Najpierw ożenił się z matką Tadeusza, której nie kochał. Zaczął pić, zaniedbywał gospodarstwo, rodzinę. W końcu jego nieszczęśliwa żona umarła z rozpaczy. Kiedy dowiedział się o zaręczynach Ewy, poczuł się w oczach ludzkich lichy. Pewnego razu stał nieopodal zamku stolnika, odczuwając pragnienie zemsty. I wtedy właśnie nastąpił atak Moskali, który ludzie Choreszki dzielnie odparli. Gdy dumny stolnik po wygranej walce wyszedł na ganek, Jacek Soplica sięgnął po karabin rosyjskiego żołnierza i strzelił do stolnika. Zobaczył to Gerwazy i wymierzył do Jacka. Ten się nie ruszył. Gerwazy chybił. Klucznik wtrącił się ponownie tutaj do spowiedzi księdza, mówiąc, że szczerze chciał go trafić. Mężczyźni wzruszają się. Robak wyciąga ku Gerwazemu rękę, ale ten się cofa. Mówi, że nie może dotknąć ręki zbrukanej morderstwem z prywatnej zemsty, nie zaś pro publico bono. Robak czuje się coraz gorzej, ale kontynuuje swoją opowieść. Wspomina o swoim smutnym losie człowieka, którego okrzyknięto zdrajcą, o ucieczce z kraju, o tym, że córkę stolnika zesłano z jej mężem na Syberię, gdzie wkrótce umarła, o Zosi, która została w kraju i którą Jacek polecił wychowywać, o tym, że został mnichem i przybrał imię Robak, że jako robak w prochu. Z jego relacji wynika, że postanowił odkupić swoje grzechy, poświęcając się dla ojczyzny. Angażował się w różne walki, słynne bitwy. Zaczął działać jako emisariusz, dostarczał rozkazy, przekazywał wiadomości. Kończąc swoją spowiedź, zastanawia się, czy i teraz nie zgrzeszył, sugerując przedwcześnie szlachcie, że lada chwila wybuchnie powstanie. Poruszony klucznik oznajmia, że stolnik przed śmiercią wybaczył Jackowi, robiąc w powietrzu znak krzyża. Nastaje cisza. Pojawia się arendarz, ma ze sobą list od szefa sztabu polskiej armii służącej pod dowództwem Józefa Poniatowskiego. Mówi w nim o tym, że Napoleon postanowił wypowiedzieć wojnę Rosji, a warszawski sejm walny chce ogłosić uroczyste przyłączenie Litwy do księstwa warszawskiego. Przyjeżdża pleban. Zaczyna świtać. Słoneczne promyki oświetlają głowę robaka na wzór aureoli. Księga 11. 1812.
Księga zaczyna się od apostrofy skierowanej do roku 1812, który kojarzy się z pozytywnymi uczuciami. Dotąd lubią starzy o Tobie bajać, dotąd pieśń o Tobie marzy. Był to czas nadziei i wiary w to, że Polska sprzymierzona z Francją zrzuci rosyjskie jarzmo. Narrator opowiada, że wieści o wojnie obiegły całą Litwę i obudziły w Polakach uczucia patriotyczne. Sopnicowo leżało przy drodze, którą poruszali się dwaj wodzowie, książę Poniatowski oraz Hieronim Bonaparte. Ich wojska zdążyły już zająć część Litwy od Grodna po Słonim. W pobliskim mieście stworzono sztab, a w Sopnicowie obóz liczący 40 tysięcy żołnierzy. Wśród wojskowych jest również obecny generał Dąbrowski. Jutro mają odbyć się zaręczyny trzech par. Wojski, korzystając z księgi pod tytułem Kucharz doskonały, przygotowuje ucztę. Generał Dąbrowski zażyczył sobie polski obiad. Narrator opisuje bardzo plastycznie wschód słońca. Nastaje dzień Najświętszej Panny Kwietnej. Wśród kablicy zbiera się okoliczna ludność, którą ściągnęła chęć zobaczenia słynnych dowódców. Po mszy przemawia pod komorzy. Treścią jego wystąpienia są dzieje Jacka Soplicy. Przesłanie brzmi następująco. Moją konfederacką ogłaszam wam laską, że Jacek wierną służbą i cesarską łaską zniósł infamii plamę, powraca do cześci i znowu się w rzęd prawych patriotów mieści. Nastąpiła zatem pełna rehabilitacja Jacka Soplicy, dopełniona pośmiertnym wręczeniem mu krzyża Legii Honorowej. Sędzia zaprasza wszystkich na biesiadę, która przebiega w radosnej atmosferze. Gerwazy wymienia serdeczności z woźnym, wojski snuje swoją opowieść, Tadeusz upewnia się, że Zosia cały czas go darzy gorącym uczuciem, spór asesora z rejentem kończy się pojednaniem, ich karty upolowały wspólnie zająca. W wielkiej zamkowej sali sędzia wprowadza Tadeusza z pięknie ubraną Zosią, generał Kniaziewicz bierze ją w ramiona i składa na czole ojcowski pocałunek, wszyscy klaszczą i wołają brawo. Wśród zebranych jest oficer, który zaczyna rysować portret Zosi. Sędzia rozpoznaje w nim hrabiego. Okazuje się, że hrabia sfinansował pułk jazdy i dzisiaj awansował na pułkownika. Wchodzi druga para narzeczonych. Asesor i Tekla Hryczeszanka. Niebawem ma się pojawić trzecia, ale narrator nie zdradza jeszcze tożsamości wybranki rejenta. Księga 12. Kochajmy się. W sali pojawia się Wojski, który odgrywa rolę marszałka dworu. Wskazuje wszystkim miejsca i gości usadza. Goście podziwiają piękny serwis, który jest ozdobiony scenami obrazującymi historię polskiego sejmiku. Wojski objaśnia poszczególne ilustracje, które rekonstruują przebieg sejmiku ziemskiego. Lokaje wnoszą potrawy, zaczyna się uczta, której towarzyszą rozmowy. Dąbrowski zagaduje o zwycięską bitwę okolicznej szlachty z Moskalami. Gerwazy prezentuje generałowi swój scyzoryk. Maciej Dobrzyński nie podziela powszechnego entuzjazmu wojskiem napoleońskim. Zbyt cudzoziemskie jest dla niego. Do sali wkracza trzecia para. Regent i Telimena, która swoim wyglądem przyciąga spojrzenia biesiadników. Hrabia podchodzi do niej, jest poruszony, zarzuca jej, że zapomniała o przysiędze, którą mu złożyła. Kobieta bierze go na stronę. Mówi mu, że jeszcze nie wyszła za rejenta i jeżeli hrabia oświadczy, że chce się z nią ożenić, wtedy zakończy tamtą relację. Hrabia jest przeciwnikiem małżeństwa, więc obrażony odchodzi. Zosia z Tadeuszem postanawiają uwłaszczyć chłopów. Gerwazy podsuwa myśl, żeby także uszlachcić ich, bo przecież wolność nie jest chłopska rzecz, ale szlachecka. Klucznik wspomina także o ukrytej w zamku skrzyni zawierającej cenne rzeczy, w tym pieniądze. Pleban ogłasza włodarzom decyzję młodych narzeczonych. Dąbrowski wznosi toast za ludu zdrowie. Jankiel gra koncert na cymbałach, który jest odtworzeniem ważnych historycznych wydarzeń. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, Targowica, powstanie kościuszkowskie. Opowieść kończy się mazurkiem Dąbrowskiego. Podkomorzy rzuca poloneza, czas zacząć. Podaje rękę Zosi, za nimi ruszają kolejne pary. Narzeczona młodego Soplicy koncentruje na sobie uwagę niemal wszystkich gości. Narrator kończy swoją opowieść opisem zachodu słońca, dodając, że kiedy ono zasnęło, szlachta ciągle pije i wiwaty wznosi. I zapewniając, że i ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, a co widział i słyszał, w księgi umieściłem. Cały utwór kończy się epilogiem,
Narrator z żalem mówi o skłóconej polskiej emigracji i stwierdza, że jedyną szczęśliwą krainą dla Polaka jest kraj lat dziecinnych. Jak się masz? Dobrze. Tak? No, był to kawał roboty, jestem trochę wykończony, ale czuję się dobrze. Mamy nadzieję, że Wy czujecie się jeszcze lepiej, kiedy pomyślicie sobie, że mogliście sobie z nami powtórzyć, z Michałem, tę treść, a niekoniecznie samodzielnie. Pamiętajcie, ja jak zwykle tutaj wychodzę z tym samym, czyli notatkidomatury.pl i kursydomatury.pl. Wierzymy głęboko, że to są właśnie takie źródła, z którymi możecie spokojnie podejść do matury i że są one po prostu konkretne i rzetelne. I mam nadzieję, że taką samą opinię macie na temat tego filmu, który przed chwilą obejrzeliście. O ile Michał, tak? O ile Michał. Nie, ja tylko mogę podziękować za uwagę i chcę odpocząć. Tak, o ile Michał nie zembleje, to w przyszłości będą kolejne tego typu filmy. Ściskamy Was mocno. Tak jest. Pa! Pa, pa.